Witam was serdecznie. Kurde, zrobiłem to. To, co zacząłem w ostatnim odcinku, zrobiłem to. Uzyskałem talisman. I dla przypomnienia, to jest talisman w ogóle bardzo fajny, bardzo dobry. To jest arsenał wielkiego naczynia. Niezmiernie zwiększa maksymalny udźwig. Jak na przykład to bym ściągnął, to mam udźwig maksymalnie 58,9 kg, powiedzmy, że to jest kilo, a z tym mam 70,1. Więc jest to duża różnica. Jest. Dlatego mogłem już znowu swoją żelazną maskę ubrać i szczerze mówiąc, to jest najlepszy hełm, który ja w ogóle mam. Ten początkowy. No i nawet pasuje. A ja wam pokażę, jak to też, no powiedzmy, jak ja to zrobiłem. Dokładnie wam to nie mogę pokazać, bo już te ziomki tam są z tyłu zajumane. Ale jak to zrobiłem, zawsze to może trochę pomóc. Więc śmigamy wpierw naprzód. Tego omijamy. Okej. Okay. Mam się to po prawej. Tego omijamy. Tego w ogóle też zabijemy. Tego golema. Bo gdyby się później na górze walczyli z tymi ziomkami albo chisowali, to on będzie przeszkadzał. Ale on szybko się go zabije. Zalogować na lewo nogę zawsze. Bo o tym, jak to zrobi, tylko się wycofać do tyłu i z przodu stać, aż on znowu idzie po szały. I znowu na nogę i atakować. I znowu do tyłu. Ten golem po lewej, znaczy też po moim tyle, nigdy nas tutaj nie trafi. Raz, dwa i trzy. Poczekamy, aż pójdzie po szały. I znowu atakujemy. Dlaczego lewa noga, a nie prawa? Bo lewa jest bardziej z tyłu. No, trzeba uważać, bo potem jesteśmy trochę wyżej. Ta szała też jego wyżej śmiga. Może nas trafić. No i jesteśmy tutaj. Tutaj trochę czasu spędziłem. Tu będą trzy ziomki do przywołania. Trzeba wszystkich trzech zabić, aby z tym garnkiem znowu porozmawiać. Już nie chcę rozmawiać i da nam ten talisman. Te są, no jak na razie ja jestem level, jak ja to chyba zrobiłem, to byłem level chyba 70. I one są, ciężce. Ale można ich chisować. Jak? Dokładnie. To się śmiga na tą gałązkę. Obraca się. Garda. I nie można się na nich zalogować. Najlepiej na nich nie patrzeć. I oni przyjdą, pomachają trochę tutaj szablami i potem spadną. Tak mi się to udało. I tak uda się. Może nie za pierwszym razem, może nie za piątym, może nie za dziesiątym, ale może za dwudziestym, albo może za trzecim. Mi to zajęło tak, no nie chcę kłamać, tak ze 2 godzinki, nawet 3 godzinki. Było to trochę frustrujące, ale w końcu się udało. I to mi się udało chyba za trzecim razem, jak ja nie byłem zalogowany na nich, to znaczy z R3, jak na PlayStation.
ani jak się po tym, no można powiedzieć, na nich nie patrzyłem, jak oni na mnie biegali tutaj. Podmachali trochę szablą, albo tam włócznią, albo czymś tam innym i spadali. Magia, no to cóż, jak z daleka na ciebie z magią napieprza, no to spadniesz, ale chciałem to mieć, chciałem i mam ten udźwig. Więc coś za coś. Okej, okay, to był taki mały tylko recap. Nie mam to nagrane, bo to było znudne. Ale są nagrania na pewno na YouTubie, więc luz bluz. Okej, okay. Co my zrobimy? Ja bym chciał szerzmus. O, tutaj jest jakaś w ogóle. Tutaj tak bym chciał odkryć. A potem bym chciał jeszcze tutaj trochę śmignąć. Więc tu i tą bramę teleportacyjną. To też ogarnąć. Tą poboczną misję dla tego chłopa. Aha. Ale to też jest ważne. Jak się tutaj w ogóle dostałem. Więc śmigniemy z powrotem. Znaczy to w zeszłym odcinku też było trochę widać, ale mały recap zrobię. Więc jesteśmy tu. Tu. Dokładnie. Trzeba tutaj wejść. Przeluść się studni rzeki Sofry. Stąd jest ognicho. Idzieś następne ognicho. Brzeg rzeki Sofry. Tutaj będzie boss. Jak się wszystkie te ognisko rozpali. Albo to ognia. Tutaj też jest jakiś mini bossik. Chyba tu. Albo tutaj. Wiesz, to jest mini bossik. Następne ognicho. I tutaj do góry też jest nie jest ognicho, tylko jest tutaj winda. Jak z tą windą śmigacie, to jest się przy głębokiej studni też Sofry. I już tutaj jesteście. I potem tylko do naprzód. Okej. Okay. Tak, to jest ogarnięte. Śmigniemy tu. Jestem ciekawy, czy tą lokalizację już tak mogę sobie ogarnąć, czy będę po prostu jeszcze za słaby. Jestem ciekawy, jak ciebie na przykład. No, super. Uff. Jednak tutaj nie można. Ja chciałem w ogóle coś sprawdzić. A, mam ty. Jestem ciekaw. O kurde. Nie wiem, czy tutaj powinny być. Chyba to jeszcze nie. Nie pominienie. Jeszcze za wcześnie chyba. Ale bym chciał coś innego zrobić, bo ja wiem, trzeba takiego wielkiego smoka też zajumać. To jest tu. Pójdźmy stąd. Tu.
A moim zdaniem nie mam też słaby build jeszcze, bo ja mam w... Mam 43 już, kurde, w mądrość wdupioną. No chyba to jest wszystko w mądrość w dupie. Jak to w ogóle z tobą wygląda? Nie, ciebie nawet szybko załatwię. Mamy popiół wojny święte ostrze. Ach. Oh yeah. Jest tam coś? Są te ruiny. Nic tu nie widzę, więc idziem na dół. Okej, tutaj nie można spaść. Już widziałem po tych czerwonych plamach. Okej. Spróbujemy. Kamień Kowalski. Tylko Kamień Kowalski. Krew mięsa, kawał mięsa. No dobrze, no. Zawsze ogarnięte. Mapy, bo... O! Trzeci kościół Mariki. I tutaj też już byłem.
Nawet nie pamiętam kiedy. A ta, już pamiętam kiedy, bo tam szedłem na farm. No i tutaj jest ten cały... cały portal. Sanktuarium bestii. Pieczęć bestii. Oko bestii. W pobliżu murowych korzeni. Aha, okej. Jeszcze mam jedno. Proca bestii. I żywotność bestii. Oczywiście wszystko inkarnacje. To jest w ogóle mój spot. Był mój spot do farmienia. To tu i tu już mam te odkryte. To jest mapa ta. Tu jest mapa, tam jest mapa, tutaj się naokoło tak śmiga. Tu byliśmy, ale ja chcę dużego smoka jeszcze zajumać w tym odcinku, aby... to run dostać i chociaż się trochę jeszcze ulepszyć. Nie mogę jeszcze wejść. Okej, więc mamy trochę podróży przed nami. Zaraz kula spadnie.
spoko byłoby też mapę jakąś mieć. Tutaj jest mapa. Tutaj na dole jest mapa. Okej. Okej, tutaj jest akurat ten... A jak jesteś w ogóle w silnym miśku? A. Okej. Wieczara smoczy kuchanów. Zaznaczę sobie na mapie. Najpierw wyjdę, ja to później zrobię. Ale dobrze mieć to już odblokowane. Tu dam znaczek, że walczyć. Okej. Proszę. O kurde, uciekaj. Dobrze, usiądziemy. Smok. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Pełno smoków tutaj jest. A jest ten smok. I tu to jest ognicho. Dobra, tego można zajumać. I my go zajumamy też. Tylko... Wyposażenie. O, powoduje na kupowanie krwawienia. Mam krwawienie. Dobrze. Tak to będę kurde do jutra. A, to jest big dick, kurde, a tak zrobiłem. Znowu duży atak tam był.
tak to można do jutra walić. A już połowę mamy. O. Po 33, kurde, ciosami to... I to teraz weźmiemy sobie... ekwipunek, weźmiemy sobie tą złotą łapkę użyj. Prawie leży. I zginął. I te wszystkie smoki naokoło też zginą. Powinniśmy około 100 tysięcy teraz dostać. No 99 tysięcy, więc jest git. Nowa smocza moc. No. W kanadce też można się to nauczyć, bo dostałem chyba tu smocze serc. Ale okej. 99 tysięcy. 2 levely na pewno pójdę w górę. Okej, to teraz rozwój postaci. 2 levely. Nawet prawie 3 levely. My pójdziemy, szczerze mówiąc, tu. Pofarmimy sobie szybko te dwa. Chyba 2000 czy 4000 potrzebuję. I dostanę teraz dwa koła. Okej. 3 levele to są 3 levele. Cholera jasna. Ja nie wiem, czy dobrze spadła ta. Tak, spadło dobrze. Ta kula. Okej. I my... Rozwój postaci... Nie, jeszcze jeden. Jeszcze raz.
Kurde, teraz nie dostałem. Czasami się dostaje ty run, czasami nie. Ostrożniej tu. Tak, teraz poszło. Dobra. Rozwój postaci i możemy znowu iść jedno w górę. A muszę mądrość na co najmniej 60. Mieć. Kurde. Ja bym chciał też jeszcze podnieść do góry. Inteligencję też skaluje. A jest git. Tak podobnie się to broń. Dobrze, na tym zakończymy. Następnym już... Ja nie będę akurat farmił, tylko nie wiem, czy stąd nie zacznę. I poszukam sobie tutaj mapy, żeby to wszystko odkryć. I mi się wydaje, że już tutaj dam radę. Może nie z tym wielkim smokiem tutaj, dokładnie tutaj jest smok, ale dam radę i będziemy śmigać tutaj do góry. Okej, na tym zakończę. Trzymajcie się i do zobaczenia.